Here we go, here we fly, sparkle wings, wave high, where the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear a song, with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the ones who believe in. You keep the dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Na Zenicie rodzice Tekny dają Timiemu lokalizator spektrograficzny i gratulują specjaliście, Teknie i Wings, odwagi podczas bitwy. Teraz Wings starają się uruchomić przyrząd. Tekna i Timi będą się musieli nieźle nagłowić, by to osiągnąć. Kafejka muzyczna. Posłuchajcie, mam tu coś, co podniesie naszą moc na nowy poziom. Wybierzcie sprzęt Morfixu, jaki chcecie. Mata gimnastyczna. Moja kolej, pas elastyczny. Możesz spróbować innych ćwiczeń, zobacz. Skakanka! Cześć, Muzo. Cześć! Riven trenuje. Znowu. Cześć, Riven. Cześć. Biedaczka. Riven jest wobec niej zimny jak sopel lodu. Cele Morfixu. Dlaczego to zrobiłaś? Mam już dość tego, że mnie ignorujesz. Jedyne, co cię obchodzi, to ten twój przeklęty bumerang, tak jakby nic poza nim nie istniało. Czy ty w ogóle mnie jeszcze widzisz? Więc? Widzę kolejny cel, który na mnie czeka. Przepraszam. Teraz muszę się skoncentrować. Pogadamy później. Muzo, czekaj! Wybacz, ale teraz wolę zostać sama. Layla ma swoją salę, Flora ma szklarnię, Stella ma swój butik. Nawet Riven ma te swoje treningi. Co tam? Cześć, Muzo! Cześć! Cześć. Muszę sobie znaleźć coś, co mnie pochłonie w całości. Coś mojego własnego. Skąd może dochodzić ta przepiękna muzyka? Ojej! Coś takiego... Co to za miejsce? Wygląda, jakby od dawna nikt tu nie zaglądał. Niestety mam dla was złe wieści. Przepraszam, że przerywamy lekcję historii magii, ale to ważne. Co się stało? Pamiętacie Opositus, planetę przeciwieństw? Czarownice całkowicie pochłonęły jego magiczne moce. Jeśli się na to porwały, to jestem pewna, że już szykują atak na szkołę w Alfei. Tak, ale gdzie my znajdziemy magię zdolną ochronić naszą szkołę przed niewidzialną i w dodatku ruchomą chmurną wieżą? Jeśli chcecie należeć do elity chmurnej wieży, to musicie przejść próbę zaczarowanych zwierciadeł. Co za obrzydliwość! Co się stało? Boicie się głupich luster? Zawsze mnie to bawiło. Ja się nie boję. Dobrze. Odwaga będzie ci bardzo potrzebna, kiedy się znajdziesz po drugiej stronie.
No, tylko popatrzcie. Mamy tu jedną, która się do czegoś nada. Ty, idź do innych. A teraz, czarownice, czeka was ostatni test. Atak na szkołę czarodziejek w Alfei. Te instrumenty są zaczarowane. Wygląda na to, że przeleżały tu wiele czasu zapomniane. Muzo! Wróżki! Widziałyście te instrumenty? Muzo! Ty je zbudziłaś jako wróżka muzyki! To całkiem możliwe. Ale to miejsce wymaga wiele uwagi, a ja mam tyle teraz na głowie i... Pomyśl, możesz tu urządzić salę koncertową albo szkołę muzyczną. To może być twoje miejsce. Ta komnata ma wielki magiczny potencjał. Tak wielki, że zdolny obronić Alfę. Dobrze, wróżki, odsuńcie się. A teraz, co do tego, co będzie w tej komnacie, coś mi właśnie przyszło do głowy. Lokalizator spektrograficzny na pewno nam pomoże namierzyć chmurną wieżę. W nim cała nasza nadzieja. Jednak lokalizator nie ma odpowiedniego zasięgu. Ja też o tym myślałem. Zwiększenie zasięgu wymaga niestety więcej czasu. Nie ustawaj, Timmy. Prześlę ci moje obliczenia. To na razie. Tymczasem będzie nam potrzebny jakiś inny sposób obrony. Ja go znalazłam! Zamierzam bronić naszej szkoły muzyką! Tak, tak! Muzyką! Wchodzisz w to? Winx, poznajcie proszę naszą własną muzyczną kafejkę szkolną! Muzo jest wspaniała! Doskonałe miejsce na koncerty na żywo. Akustyka jest naprawdę na medal i na dokładkę mamy tu mnóstwo instrumentów. Och, już się po prostu nie mogę powstrzymać. Niech zgadnę. Nowe stroje? Nie do końca. W każdej kafejce musi być kelner. A to nie wszystko. Proszę o muzykę. No ale przyciszmy to może troszeczkę. Gratuluję ci, Muzo. Będziesz w nim miała kelnera doskonałego. Tak właściwie ja też mam dla ciebie niespodziankę. Cześć, Winx. Dziewczyny chcą się uczyć gry na instrumentach. Czy może być lepsza nauczycielka niż czarodziejka muzyki? Gotowe? Zaczynamy koncert! Dobra! Coś takiego! Dziewczyny, odprężcie się i wyciągnijcie ręce. Super! Stan ducha jest najważniejszy, gdy chcecie grać na magicznych instrumentach. Spokój, a muzyka do was wróci. Kiko, ostrożnie! Au! Muzo, zrób z tym coś! Dziewczyny, zen proszę. A?
Kiedy już gracie, instrument ma się stać przedłużeniem was samych. Oczyśćcie umysł z całej negatywnej energii i dajcie się ponieść fali. Przekażcie instrumentom pozytywne wibracje. Doskonale! Jeszcze raz! Muzo, to wspaniały pomysł! Dzięki twojej kafejce i tym wszystkim instrumentom nie zabraknie nam magicznej energii. Czy to znaczy, że możemy muzyką obronić naszą szkołę? Na to wygląda. Co znaczy, że musimy się wszystkie sprężyć, żeby grać naprawdę doskonale. Tak, no staramy się. Obiecujemy ci, Muzo. Poważnie? Czy one myślą, że parę rozstrojonych starych brzdękadeł zdoła nas powstrzymać? Czy ja wiem, siostry? Ta muzyka była całkiem chwytliwa. Ja mam powyżej uszu tych wszystkich czarodziejek, ich nowych mocy i siłowni i zabaweczek. Chcę się ich pozbyć raz na zawsze. Może Muza miała rację. A teraz ruchomy cel. A! Nie najgorzej, co? Ja jestem lepszy. Uważaj. To zobacz to. Jest mój! Naprawdę nieźle. Prawie ci się udało. Wiesz co? Obrzydły mi te dżentelmeńskie grzeczności. Przekonajmy się, kto tu jest najlepszy. Co na to powiesz, Sky? Słuchaj, Riven, co tu jest grane? O co chodzi z tą niby rywalizacją? Dlaczego niby? Dlaczego nikt mnie nie traktuje poważnie? A? Ty, ja, tutaj, jutro. Kto wygra, zostaje liderem specjalistów. Jeśli tak właśnie chcesz to rozegrać? Ale najpierw poszukajmy Winx. Słyszałem, że Muza odkryła magię, która ocali Alfę. Muza. Co za pech. A ja już robiłam plany, którą z nich załatwię na początek. Selino, znajdź mi zaraz w tej swojej książczynie coś, co się przedrze przez to ich ochronne rzępolenie. Na pewno coś znajdę. Tylko coś lepszego niż te twoje beznadziejne potwory, które zawsze uciekają przed Winx. Znalazłam! Legenda o nieprzeciętnie błyskotliwym i sprytnym skrzacie, który mieszkał niegdyś na polanie w Alfei. Nie obchodzi mnie błyskotliwość. Chcę, żeby przestały istnieć. Chyba nie zrozumiałaś. Ten skrzat jest prawdziwym mistrzem sprytu i przebiegłości. A że mieszkał dość długo w polu magicznym Alfei, to jest także odporny na wszelkie zaklęcia i czary. Mów dalej. Dawno, dawno temu był sobie przebiegły skrzat, który miał na imię Rumpelsztyk. Legendarium! Rumpelsztyku, rozkazuję ci wrócić do Alfei i wykraść Muzie głos! Jest. Znajomi zwą mnie Rumpelsztykiem, ale nie wpadłem tu na koncert. Interesuje mnie źródło tej melodii. A, no gdzie też się mógł podziać ten głos? Hej, trzymaj się ode mnie z daleka. Och, to musi być robota Trix. Winx, transformacja! Magia Winx, Bloomix! Czarodziejka muzyki! Trzeba go złapać! Mega
Zbliża się Zmorfiksu! Magiczne pędy! Zaklęcia się go nie imają! Jak to jest możliwe? Mój głosiku! Idę po ciebie! Musimy spróbować magii instrumentów, tak jak uczyła nas muza! To na nic! To nie twoja wina! On jest całkowicie odporny na nasze czary! Spektrum świetlne! Dawaj! Nie! On chce głosu muzy! Muzo! Riven! A ty na co się tak gapisz? Muzo! Muza piękny głos utraciła? Znak, że moja misja się zakończyła. I to już wszystko? Jego misja się zakończyła? Czy ja wiem? Muza wygląda na zdruzgotaną. Ja nie rozumiem, dlaczego one nadal tam stoją. Co się dzieje? Rumpelsztyku, gdzie ty jesteś? Miałeś nam tutaj przynieść głos muzy. Zaraz, zaraz. Nie było żadnej umowy, żadnych warunków, żadnego podpisu na kropkowanej linii. Ja sobie nie przypominam, żebym wam coś obiecywał. Powiedzcie mi, że to nieprawda. Cóż, to tylko dowodzi, jaki z niego bystrzak, prawda? Na pewno jeszcze nie raz przechytrzy Wings. Muzo, obiecuję ci, że się tym zajmiemy. Co z tą gitarą? Muzyczne instrumenty i kafejka czerpały swoją moc z głosu muzy. Tak jak i nasz plan, by chronić Alfeę. Nie mogłem jej obronić. Nie zniosę tego! Muzo, bądź spokojna. Odzyskamy twój głos, obiecuję. Tak, będziesz go miała z powrotem, zanim wypowiesz... Cóż, mniejsza z tym. Wings, ja mam silne przeczucie, że Rumpelsztyk wrócił do świata legendarium. Musimy tam iść za nim. Przykro mi, ale bez głosu nie możesz przejść transformacji. Zostań, wrócimy, nim się obejrzysz. Magia Wings! Mitex! Mitex jest... Bloom! Czarodziejka Smoczego Płomienia! Księga Baśni Czarów Pytań! Laila! Czarodziejka Fal! Legendarium Dziwny Świat! Flora! Czarodziejka Natury! Przeogromna mocna słońca! Stella! Czarodziejka Słonecznego Blasku! Tekna! Czarodziejka Technologii! Ten ogród ma bardzo wysoki poziom energii magicznej. A może to jest jakieś magiczne muzeum? Stawiam na to, że on jest tam. Nie, nie, odpowiedź nie trafiona. Jestem tu, gdzie trawka zielona. Znalazłyście mój dom. To się chwali, ale teraz tylko ostrożność was ocali. Słucham, co was sprowadza w me skromne progi? To! Ty masz głos muzy, a my go chcemy odebrać! Nie dam ci go w całości ani na raty. Żadnej swojej rzeczy nie dam bez zapłaty. Słowo daję, co on ma z tymi rymowankami? Nie mamy czasu na gierki. Masz nam oddać głos muzy. Daj mi coś równie rzadkiego jak jej głos, moja królowo, a ja ci obiecuję, że przemówi na nowo. Wings, on nam nie może uciec! Płomień Mitexu! Czy myśmy już nie odkryły, że on jest odporny na nasze czary?
ale tu mamy coś lepszego. Moce Mityksu! Racja! Czarodziejko, czy mnie złapiesz? Za mną bierz pośród drzew. Uważaj, gdy stoisz na gruncie moim. Co się dzieje? Laila, trzymaj się. Tak jak przypuszczałam, ten teren jest pełen magicznych pułapek. Słoneczny blask! Dość już tego! Uwaga! To miejsce jest zupełnie jak zaminowane. Złap mnie, czarodziejko! Rumpelsztyk ucieka prędko! Nie wytrzymamy tego dłużej! Chodź tu do mnie, Blum! Tylko nie zrób bum! Blum! Postaraj się! Wszechwładny płomień! Tak! Wreszcie! Och, niemądre wróżki! I wyście chciały pokonać mnie? Nie! Muza, choć pozbawiona głosu, nadal broni Alfei przed wiedźmami z chmurnej wieży. Tymczasem Winx starają się przekonać Rumpelsztyka, by oddał Muzie głos. Niestety, będą musiały zapłacić za to wysoką cenę. Czy Winx i Skrzat dobiją targu?